Dzień dobry, witam Państwa, to jest program Sesja. Krzysztof Czaban, tradycyjnie przed każdą sesją Rady Miejskiej spotykamy się w budynku w Urzędzie Stanu Cywilnego po to, żeby z Panem Przewodniczącym omówić to, co czeka nas w najbliższym programie i mamy przed sobą oczywiście porządek sesji. Ze mną Dariusz Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, co tym razem, bo zaczynamy tradycyjnie od rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu, bo to dotyczy absolutorium i to jest w zasadzie główna rzecz, mówię tradycyjnie, bo co roku ostatnia sesja to jest absolutorium dla prezydenta. Za poprzedni rok oczywiście. Zaczynamy oczywiście od wprowadzenia do porządku obrad kolejnych projektów uchwał, bo znowu na ostatnią chwilę otrzymaliśmy 6 projektów uchwał. Dwa projekty dotyczące zmian w budżecie, które zawierają po kilkanaście stron, dwa projekty wieloletniej prognozy finansowej i dwa jeszcze inne projekty przesunięcia środków. A to nie było czasu wcześniej na to? No właśnie, to mnie zastanawia, że myślę, że prezydent już nie panuje nad tym, co się dzieje w urzędzie, bo prezydium rady odbyło się w poniedziałek, w środę po południu otrzymują projekty uchwał, radni już materiały otrzymali. Będzie, w tej chwili wszystko zgodnie z prawem, rozumiem. Oczywiście, tak? Znaczy radni będą decydowali, czy te projekty uchwał wprowadzić do porządku obrad, ale na każdej sesji mówimy, nie tylko jakby my, ale mówią też radni Platformy Obywatelskiej, że przydałoby się, żeby te projekty uchwał były na tyle wcześnie, żeby radni mogli się zapoznać. No niestety dalej. No to w takim razie to musimy zmienić program. Znaczy będziemy zmieniali porządek właśnie, obrad i wprowadzali do projektu uchwał, ale to jest nieaktualne, rozumiem, tak? To jest nieaktualne, tak. Doszło o 6 projektów uchwał na dzień dzisiejszy, ale to jest takie niepoważne traktowanie radnych, ale i też państwa dziennikarzy, bo państwo też już się zapoznali i te projekty, które teraz otrzymamy. Pan do Państwa przecież przed sesją nie dotrą, czyli na sesję przyjdziecie też nieprzygotowany. No to dla Państwa, którzy nie wiecie, jest goniec, tak można nazwać, jest Pan, który po instytucjach, które współpracują z Radą Miejską, tak jak po redakcjach, czy po innych instytucjach, którym potrzebny jest porządek sesji, rozwozi porządek sesji za każdym razem. My dostajemy tuż po uchwaleniu, czyli tuż po prezydium, zwykle we wtorek ten Pan u nas się pojawia. No i nie dostaniemy, dlatego też moje pytanie, co jest w takim razie w tych wszystkich zgłoszonych 6, których... Panie redaktorze, jest bardzo dużo zmian w wieloletniej prognozie finansowej i dużo zmian w budżecie. To są dokumenty, to są zmiany w budżecie, to jest jedna, to jest kilkanaście stron. Naprawdę, ja sam nie miałem czasu do tej pory się jeszcze z tym zapoznać. Myślę, że po programie będę musiał poświęcić trochę czasu, żeby się zapoznać. Jest... kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Znaczy takich rzeczy nie można było przygotować wcześniej. Przecież to było wiadomo wszystko wcześniej. Kolejny jakiś projekt, świetlica, fanfara. Też przecież taką informację mieliśmy wcześniej, że taki projekt, można było to przygotować. Kolejna zmiana wieloletniej prognozy finansowej. No i to jest takie traktowanie nas radnych, a później pan prezydent wychodzi za pośrednictwem pana Frysztaka i łaja radnych, jak to miało na ostatniej sesji. Mieliśmy taką sytuację, że w każdym punkcie pan prezydentowi coś się nie podobało. Nie, to już zakrawało jakieś żarty i mam nadzieję, że ta władza już powoli dobiega końca, bo tak dalej miasto nie może funkcjonować. A propos tego nowego porządku, czy wraca kwestia filmu Klecha, bo zdaje się, na którymś z ostatnich sesji ta kwestia upadła ze względu na brak zgody radnych co do pewnych działań związanych nie, z tym. Nie. No, pieniądze na film Klecha Rada przegłosowała. Prezydent stwierdził, że będzie to realizowała, czy współproducentem będzie Resursa Obywatelska. Na ostatniej sesji zmieniliśmy statut Resursy Obywatelskiej, chociaż ja uważam, że ten film nie zostanie dofinansowany. Te działania są tak prowadzone, żeby film Klecha nie dostał dofinansowania. Bo dzisiaj, w dniu dzisiejszym otrzymałem pismo z Resursy Obywatelskiej, żeby Komisja Kultury zaopiniowała w tej chwili zmian jakby w harmonogramie produkcji filmu. Przecież od tego jest prezydent i Resursa Obywatelska, bo tu Resursa podpisuje umowę. Ja myślę, że to jest gra na zwłokę po to, żeby film Klecha nie otrzymał dofinansowania. Czyli celowa gra? Ja myślę, że to jest. Ja jestem przekonany, że to jest celowa gra i przekonacie się Państwo, wrócimy do tego, bo że. Proszę przypomnieć, radni summa summarum wyrazili zgodę na. Radni na wszystkie działania, które są związane z filmem Klecha, wyrazili zgodę. No niestety do dnia dzisiejszego producent tych pieniędzy nie otrzymał. Nie wiem, komu przeszkadza film o bohaterze naszego miasta, ale jest to działanie takie pozorne. Panie Przewodniczący,
Kolejna kwestia, która związana, no już dzisiaj kolejna, bo widzę, no bo trzeba będzie zmienić ten porządek, ale no to wróćmy do tego, co oznacza to absolutorium, bo tak jak rozpocząłem ten program, zwykle na ostatniej sesji czerwcowej rozliczacie Państwa jako radni prezydenta za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Jak może być tym razem, biorąc pod uwagę no, zdanie komisji rewizyjnej, która wyraziła się pierwszy raz w historii tego miasta negatywnie? Tak jest, pierwszy raz w historii od 90 roku, ja pytałem się też pracowników, czy kiedykolwiek któryś z prezydentów nie otrzymał absolutorium, taka sytuacja nie miała miejsca. No w tej chwili prezydent Radosław Witkowski nie otrzymał absolutorium, komisja rewizyjna rekomenduje Radzie nieudzielenie absolutorium, chociaż projekt uchwały będzie za udzieleniem absolutorium, bo orzecznictwo wskazuje, że projekt zgłoszony przeze mnie powinien mieć jakby cechy te pozytywne, a to Rada Miejska później, a to Rada później, ale to jest ocena całokształtu działalności pana prezydenta, nie tylko budżetu. To jest właśnie o tym, o czym mówiłem, to zachowanie pana prezydenta, zachowanie radnych. No w dzisiejszym programie znowu słyszałem połajanki u państwa w programie, na połajanki od pana prezydenta na swój temat. Niech pan prezydent w końcu się określi, kiedy jest osobą prawdziwą, kiedy mówi prawdę, czy wtedy, kiedy mu się dobrze, mówi, że mu się dobrze współpracuje z przewodniczącym rady, czy wtedy, kiedy tego przewodniczącego krytykuje i w sposób taki dosyć ostry. No ja mam grubą skórę, ale no miarka powoli się przebiera i mam nadzieję, że te 3 miesiące, 4 do wyborów wytrzymam i pan Radosław Witkowski przejdzie do jako były prezydent miasta Radomia. No to myślę, ale to że... oczywiście zdecydują mieszkańcy tak, Radomia. Tak, to zdecydują mieszkańcy, natomiast zajmijmy się porządkiem sesji, bo w tym programie proceduralnie zwykle mówimy o tym, co powinno i co się wydarza. Mamy po raz kolejny informacje na temat przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 oraz oczywiście budowy także trasy NS. I to jest kolejna sesja, na której taka informacja istnieje, jeżeli chodzi o porządek. No tak, zażyczyliśmy sobie, dlatego że tak się składa, że panu prezydentowi nic nie wychodzi. Już nazywany jest w mieście prezydentem niedokończonych inwestycji. Chcemy wiedzieć, na jakim etapie te nasze inwestycje są. Wiemy, że już prezydent nie wbija łopaty w sprawie NS-ki, teraz łopatę przekazuje, bo widzi, że już mieszkańcy śmieją się z tego wbijania łopat, to teraz podjęli decyzję. Dlatego chce pan wiedzieć, co się dzieje z trasą NS-ki. Dlatego chcę wiedzieć, na jakim etapie ta inwestycja jest i co w tym kierunku zostało zrobione. Panie przewodniczący, wraca po raz kolejny sprawa przekazania do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wschodzących w skład zespołu szkół agrotechnicznych. Popularna szkoła rolnicza ma być prowadzona przez ministerstwo. Ostatnio albo proszę powiedzieć, albo radni nie wyrazili zgody, albo ten punkt zdjęto. Nie. Radni zawsze to popierali. To prezydent jakoś nie fatygował się z takim punktem, żeby go złożyć. Ale ta sprawa stawała, ale ona zostawała przez prezydenta zdejmowana. Ale więc właśnie, dlatego no pamiętam, chwili, że była na sesji w czasie porządku. To chyba dobra decyzja, bo szkoła rolnicza powinna być prowadzona przez ministerstwo. Ministerstwo jest bogatsze i myślę, że ta szkoła będzie mogła się odbić od dna i zacząć funkcjonować, bo tam są potrzebne drogi sprzęt. Tak, nie da się szkolić teraz, tak jak to było kilkadziesiąt lat temu, że jest koń i pług, tylko potrzeba jest nowoczesnych traktorów, urządzeń. No a miasto, no, to nie jest zadanie własne miasta, prowadzenie szkoły rolniczej. Czyli my możemy mieć taką sytuację, jak mamy na przykład z szkołą muzyczną, która jest pod patronatem Ministerstwa Kultury między innymi. Znaczy tak? Nie, to ta szkoła rolnicza też jest pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa. Chodzi o to, żeby przekazać, żeby organem prowadzącym było Ministerstwo Rolnictwa. Czyli wyłączamy. Zmieniamy właściciela, tak. Mhm, czyli to jest. Nie będzie prezydent decydował o szkole, tylko będzie decydował minister rolnictwa. Jeszcze jedna sprawa, która powinna zainteresować mieszkańców. W sprawach różnych i wolnych wnioskach w punkcie 10 porządku sesji najbliższej mamy informację na temat podwyżek cen wody. Mnie osobiście nie dziwi, bo co roku są te podwyżki, natomiast mieszkańcy, no myślę, że mają powody do zastanowienia. Mnie z punktu widzenia dziennikarskiego relacjonuje to, panie redaktorze, mnie podwyżki także dotyczą. Dlaczego wprowadziliśmy ten punkt? Dlatego, że ja jako przewodniczący rady, jako radny nie mogę się dowiedzieć, w jakiej wysokości są te podwyżki. No nikt nie chce udzielić nam tej informacji. Mhm. Państwo, czy wodociągi miejskie wysłały z panem prezydentem pismo do Wód Polskich i ostatnio usłyszałem od pana prezydenta, że to nie on podnosi cenę wody, tylko Wody Polskie. No to już zakrawa
jakąś tam no, lekką albo nieznajomość tematu, albo celowe wprowadzanie mieszkańców Radomia w błąd. Po wszystkie podwyżki podnosi prezydent miasta Radomia, bo to on jest organem nadzorującym miejską spółkę. Czyli spółka zgłasza, że trzeba? Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, prezydent jest, miasto jest właścicielem, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Czyli rozumiem, że... Ale chcemy wiedzieć, jeżeli te podwyżki są, to chcemy wiedzieć, w jakiej wysokości. A rozumiem, że... Nie, ja do tej pory nie wiem. Czy pan jest w stanie powiedzieć, jakiej to jest wysokości? Ja pytam skarbnika na sesji, powiedział, że nie otrzymali jeszcze odpowiedzi. A co w uzasadnieniu do tych wolnych wniosków? Nie, no nie ma uzasadnienia. My chcemy tylko poznać informacje. Chcemy, żeby Wodociągi Miejskie wspólnie z panem prezydentem zdały nam relację z tego, w jakiej wysokości podwyższamy wodę i dlaczego. Czyli nie, aha, czyli rozumiem, że same podwyżki jako takie pana nie dziwią. Dziwi tylko fakt No, być może te podwyżki są za wysokie. No, chcielibyśmy na ten temat coś wiedzieć, tak? Zobaczymy w takim razie, jak... A może warto poszukać pieniędzy wewnątrz wodociągów, czy wewnątrz rad PEC-u, mniej pieniędzy wydawać na PR i przekazywać do firm PR-owskich, a więcej po prostu. Trzeba pieniędzy poszukać w swoim budżecie. To już pytanie, ale będziemy pytali na sesji. Do prezydenta i to radni, tak jak za każdym razem radni pytają prezydenta z realizacji tego harmonogramu, czy ze swojej polityki prowadzonej przez obecnego prezydenta. Zobaczymy, jakie pytania ewentualnie pojawią się. Oczywiście państwo także możecie uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej, bo przypominam, że obrady są otwarte dla wszystkich, także wszystkich chętnych mieszkańców tradycyjnie w tym programie zapraszamy do uczestnictwa, wszak warto poznawać te mechanizmy samorządu, to jak samorząd pracuje. No, ten rok jest wyjątkowy, bo te prace w różnych stopniach przyspieszają, wszak wybory przed nami i one determinują te wybory, także i te działania. Przypomnę państwu, że najbliższa sesja Rady Miejskiej 18 czerwca 2018 roku o godzinie oczywiście 9. To jest 74. sesja Rady Miejskiej i te sesje odbywają się tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w sali Urzędu Stanu Cywilnego, w sali ślubów przy ulicy Moniuszki 9. Serdecznie panu dziękuję. Dziękuję za bardzo, dziękuję spotkanie. Państwu. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik był gościem programu Sesja. Krzysztof Czaban. Do zobaczenia.